Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Magicznym sposobem przeniosłam się na taras i mam dwóch pomocników naraz. Aha, że rap teraz, dobra. Jagodziankowy rap to już Cymon robił, więc właśnie. Wiesz. Kupuję jagodzianki w żabce, kupuję jagodzianki w bierze. Pięć błeno, nie mogę spać. Ice tea, let's jak tak. A my zobaczymy, czy odlecimy po tych jagodziankach, bo zaczynamy wielki test jagodzianek. Są to jagodzianki z przeróżnych warszawskich cukierni, piekarni i takich bardziej, które dają po portfelu i takich, które są tańsze. Natomiast w tej opcji tańszej zobaczymy, czy to, co kupujemy, bo to wcale też nie jest mało. Zaraz Wam tutaj zresztą pokażę. To jest to, czego oczekiwać chcemy. To brzmiało, jakby to Yoda mówił, ale... Trochę tak, trochę... Słońce świeci nad nami, ogrzewa nasze nagie ciała jagodziankami. Będziemy jagodzianki oceniać za ciasto, farsz, słodkość, kwaśność, kruszonkę oraz cenę w stosunku do jakości. Zaczynamy. Rozkrałem pierwszą jagodziankę. Łagodzianki. I to jest... Ona wygląda tak. No dobra, ja już widzę, że ciasto jest suche. Nawet bez jedzenia tej jagodzianki. Ja widzę, że jest, widzę, że jest suche. Trochę te jagody smakują, jakby sfermentowały. Trochę tutaj, tak troszeczkę tylko oszczędzali nad jagoda. Na jagoda. Ja jem z drugiej jagodzianki, nie smakują tak. Czy mam takie wrażenie, jakby były trochę maczane w jakimś syropie. Mhm. Są bardzo słodkie na pewno. Kurde, fuj. Fuj, ta kruszonka. Kruszonka mi też nie smakuje. Samo ciasto w tych miejscach, w których jest bardzo cienkie, jest ok, bo jest bardzo cienkie i go nie czuć, ale tu, gdzie jest go więcej, tak jak tutaj, jest po prostu strasznie suche. Jest suche bardzo, no. Takie, no nie chciałabym go jeść w większej ilości. Farsz, ty mówisz, że twój jest sfermentowany, z mojej nie czuję sfermentowanego, ale taki jakby był w jakimś takim soku i jest bardzo słodki. Trochę smakuje jak stary chleb. O, no, smakuje jak stary chleb, to prawda. Kwaśność jest okej, natomiast no jest bardzo dużo cukru. Kruszonka mi w ogóle nie odpowiada. Paskud na jeden. Jagodzianka kosztowała 8 zł. I moim zdaniem to jest bardzo dużo jak za taką jagodziankę. To nie jest zła ilość farszu, jeżeli chodzi o tę wielkość jagodzianki, tylko faktycznie ciasto musiałoby być wtedy wilgotne, miękkie i sprawiać przyjemność w jedzeniu, a tak to... Kruszonka bez smaku, no nie wiem, 3 na 10. No, 2 na 5. No powiedziałem dobrze. Ja też daję 2. To ja też daję 2 na 5, no to tak ode mnie. No to słabiutko. Nasze pierwsze jagodzianki były z małej piekarni niedaleko Alei Lotników. Jest to taka po prostu jakaś taka buda z jagodziankami, jakich można wiele w Polsce spotkać. Nad morzem jak byłyśmy, to też płaciłam właśnie 8 zł za taką ciekawe, jagodziankę. Czy premier Morawiecki wie, ile kosztują jagodzianki w jego kraju, a? Następne jagodzianki są z piekarni Będzie Dobrze. I zaraz zobaczymy, czy będzie dobrze. Miejmy taką nadzieję. Ja wiem nieco więcej o tych jagodziankach, ponieważ kiedy je kupowałam, spotkałam właścicielkę, ona mi trochę o nich opowiedziała. Wy nie wiecie, więc będziecie oceniali tak zupełnie bez żadnej wiedzy. Dobra, rozcinam. Jagody mi robią dzień. Dobra, uwaga, ja gryzę. Easy. Ja już wąchając czuję. To. Kwaśne. No to jest połączenie jabłecznika z jagodzianką przez ten cynamon. Mhm. Totalnie taka szarlotka jagodziankowa. O, może jakie to kwaśne. Nie, kruszonka jest słodka. Kruszonka jest bardzo słodka, no. I są to jagody, nie jest to dżemidło. Ciasto dobre. Ciasto jest super, no. No takie cynamonowe po prostu, jeżeli ktoś lubi cinnamon rollsy, no to idealnie to po prostu pasuje. No taki swoisty mixtape ogrody. Pyszna, słone. Pyszna kruszonka. Coś słonego, trafiłem na sól. Ciasto jakieś, no. Ej, spoko. Bardzo kwaśne. Cynamon ciekawy wybór. Nie myślałem, żeby wybrać tutaj cynamon. Jakoś mi nie pasuje cynamon do tego. Tymon jest tradycjonalistą. Tak, jestem tradycjonalistą. Konserwatystą jagodziankowym. Kruszonka bardzo dobra i ciasto. Dobra ilość jest nadzienia, tylko tak kwaśne. No dobra, dla mnie tak, ciasto jest rewelacyjne. I tego, jaka jest grubość tego ciasta i to, jak ono jest delikatne i wilgotne. Bardzo dobry farsz. Właśnie ta kwaśność tego farszu jest super, bo czuć, że jemy jagody, a nie sam cukier, czy właśnie takie jagody w jakimś syropie, czy w dżemie. Są to po prostu jagody. Nie. Jeżeli chodzi o słodkość, no to dla mnie idealne, bo kruszonka jest słodka, ciasto jest słodkie, a jagody są kwaśne, więc dla mnie super. Kruszonka, bardzo ciekawy ten zabieg z tymi przyprawami korzennymi, bo tutaj jest jeszcze
Kardamon. Kardamon, chciałem powiedzieć. Oso, odejdź. Dobra, i cenę tutaj widzicie. No, taka jest to cena warszawska, powiedziałabym. Tak. Nie różni się ona za wiele od cen w innych piekarniach czy cukierniach, które oferują taką wysoką jakość, bo bez wątpienia ta jagodzianka jest bardzo wysokiej jakości. Ja jej daję 4,5. Na 5. Ja jej daję 4. Ode mnie 4. Pyta. Nie zasługuje to aż tak wysoką ocenę. Patrząc się jeszcze na cenę. Następne jagodzianki, moi drodzy. Są jakieś takie wypieczone mocno. Takie inne troszeczkę, prawda? Ale bardzo ładnie się prezentują. Tak, ale tak, ja bym na pierwszy rzut oka pomyślałbym, że będą suche, wiesz, szczerze mówiąc, jakbym zobaczył je, nie? Ale nie są. Okay. Bardzo nie są. Popatrz, jak one pulsują. Bo to są kleszcze, słuchajcie, napęczniałe tak naprawdę. Dzięki, Maciek. Właśnie zrobiłeś mi jagodziankę. Jezus. Ale one są właśnie wypełnione. Tak, w ogóle po prostu jagodziankę z kleszczami taką. Opitymi. Otwieram. Zaglądamy do środka. Generalnie bardzo spoko. Smaczne. O Jezu, one są pyszne. Nie za słodkie. Nie za słone. I taka super maślana kruszonka pyszna. Aha, mało tej kwaskowości jest. Z jednej strony to jest okej, z drugiej jak ktoś wolałby, żeby nie było to takie słodkie, to mniej. Natomiast mi to pasuje. Bardzo mi się podoba ta jagodzianka, taka najlepsza jak na razie. Też uważam, że fajne na ciasto, razie jest najlepsza. Nie jest taka kwaśna, nie ma jakiegoś cynamonu, nie jest jakaś wigi buda. Też uważam, że wygrywa tutaj prostota pod tym kątem, że tamta cynamonowa jest czymś ciekawym. Natomiast ta jest o pół punktu dla mnie więcej, 4,5 dla mnie. Dla mnie to jest też 4,5 punkta. Też dałbym to samo. Też 4,5 punkta, jest przepyszna. To jest w ogóle mój faworyt zwykle co roku. Faworek? Faworyt z kukułki. Okej. Okay. Kocham ich jagodzianki, zwykle czekałam na nie co roku. Ciasto mi bardzo smakuje. Farsz jest przepyszny, dla mnie nie jest za słodki, jest słodszy zdecydowanie od tego, który jedliśmy przed chwilą z Będzie Dobrze, ale nadal nie jest za słodki. Przepyszna kruszonka, taka no maślana, wiecie, pycha. Cena w stosunku do jakości, no znowu jesteśmy tutaj w cenach warszawskich, nie różni się ta cena niczym od właśnie tych wszystkich cukierni, piekarni, które na podobnym poziomie mają swoje wypieki, więc idzie tutaj w parze jakość z ceną na pewno. Ja bym na przykład, jakbym robił jagodzianki, to bym je sprzedawał za 100 zł, bo dodawałbym wołowinę Wagyu. W dzisiejszym dniu, ponieważ ten test będzie podzielony na 2 dni, bo nie będziemy jedli tyle słodyczy, bo to jest niezdrowe, więc to są w dniu dzisiejszym najdroższe jagodzianki, jakie tutaj na naszym stole wylądowały. One kosztują 20 zł za sztukę i one występują w opcjach dwóch, czyli kruszonka plus lukier albo kruszonka plus cukier puder. I są to wegańskie jagodzianki. Ja macałem tę jagodziankę wcześniej i doszedłem do wniosku, że ma fajny, miękki brzuszek. O Jezus Maria, jaki miękki. Słuchajcie, te jagodzianki my już w tym roku mieliśmy okazję przetestować i co jest bardzo ważne przy nich, wydaje mi się, że to jest dosyć ważne, to one zostały nam na drugi dzień i na drugi dzień poczęstowaliśmy jeszcze nimi gości, bo mieliśmy ich dosyć sporo i wszyscy mówili, że są przepyszne następnego dnia. Ja się z tym zgadzam. One następnego dnia naprawdę mają, jakby nie tracą walorów wszystkich swoich smakowych. Mam jeden problem, jeden z nią, z tą jagodzianką. Jest tutaj skórka pomarańczowa. Nie. Albo... Jest coś cytrusowego. Coś cytrusowego, tak. Coś cytrusowego, ale skórka pomarańczowa nie, raczej cytryna. Wszystko by było super, gdyby nie to. To powoduje, że sobie myślę, że jem inne ciasto. Jestem zły! A chciałem jagodziankę. Dla mnie w tej chwili ta jagodzianka, przez to, że był ten cytrus tutaj i przez to, że te jagody były kwaśne, to jest dla mnie 3,5. Aczkolwiek uważam, że mogliby spokojnie wyciągnąć 4, bo to chyba zależy od dnia po prostu. Ten batch tych jagód po prostu był kwaśniejszy. Polewa mi nie smakuje tutaj, bo sprawia, że jest cytrusowe, co zaburza, jak tata powiedział, sprawia, że nie pasuje mi po prostu tutaj cytrus do jagodzianek. I cytrusy, i przyprawy takie właśnie jak cynamon i kardamon. Kardamon. Kardynał. Ciasto bardzo dobre.
O, ciasto mi smakuje tutaj. Ciasto spoko. I jagody kwaśne, więc... Trochę się pokuszę o 3 na 5. 3 na 5. 3 na 5. No dobra, to teraz tak. Faktycznie my jedliśmy je tydzień temu. I one smakowały inaczej, w sensie nie było też tego pomarańczowego lukru. I one mi tydzień temu bardziej smakowały. Dzisiaj bym im dała 4, a tydzień temu bym im dała 5. I w sumie wszystko mi w nich smakuje i to jest jagodzianka, którą zjadłabym z ogromną radością, ale dzisiaj nie była taka powalająca jak tydzień temu, bo naprawdę tydzień temu to było takie wow. A dzisiaj byłam bardziej głodna niż wczoraj, niż tydzień temu. Ja jestem więc tak oceniam. Ciasto bardzo dobre. Nigdy w życiu nie powiedzielibyście, że jest to wegańskie ciasto. Wegańskie ciasta mają dla mnie ten ogromny minus, że zazwyczaj czuć bardzo tę niewegańskość w nich, czyli brakuje tam masła, brakuje w nich mleka, no brakuje tych rzeczy, które nadają, są nośnikami smaku, tego tłuszczu takiego z tych produktów, które wymieniłam. Tutaj mi tego w ogóle nie brakuje. Farsz jest super, słodkość jego też jest na idealnym poziomie. Właśnie nie jest ani za słodko, ani za kwaśno. Dla mnie jest idealnie. Kruszonka ostatnim razem mi bardziej smakowała. Nie podoba mi się ten pomarańczowy, ta polewa. Też to nie jest moja bajka. No i cena w stosunku do jakości, tutaj mamy potężną cenę. Tak. Tutaj mamy potężną cenę. No, no nie wiem, ja bym tak spróbowała dorównać do tych tam poprzednich cenowo, jakby się dało. Nie jest to dużo, ale zawsze jak się kupuje większą ilość jagodzianek, to jest to jednak oszczędność. No tak, bo zawsze możesz kupić tę jagodziankę jedną za 8 zł. Tak, bo to jest zawsze jakaś tam większa oszczędność. Jeszcze pozycje, które znalazłam dodatkowo z jagodami, które też są sezonowo, więc jest to babeczka jakaś, jest to ciasto i ta babeczka jest jagodowa. Dziwna ta babeczka. Sprawdźmy ją. Jest to babeczka z takim musem jagodowym. Spróbuj. Od zewnątrz twarda. Ale dziwne, to czy to jest wegańskie? Nie, to nie jest wegańskie. Ale jest bardzo słodkie. Za słodkie. No dobra, i ciasteczko. Trochę jak taki... Sernik. Sernik cytrynowy, no. Słodki. Też bardzo słodki. I jeszcze mamy tutaj propozycję sernik z eteru. Plus. Czyli wegańskie słodycze tym razem. Po drodze nam się niestety trochę rozwaliło. I tu jest sernik, też wegański sernik i też jakaś taka babeczka. Wygląda przepięknie. Pyszne. Pyszne. To jest rewelacyjne. Dobra, dawaj ten sernik, spróbujemy tutaj od pudełka, bo on jest cały rozwalony. Na sam koniec. On jest z lawendą. Nie. Dobre, z miętą, lawendą, bardzo dobre. Strasznie delikatne, nie, naprawdę nie dobre, nie jest bardzo słodkie, ale to jednak wygrywa, ta tartaletka. Tartaletka super. Rewelacja. I jesteśmy, wracamy następnego dnia, moi drodzy, nawet nie wiedzieliście, że nas nie było, bo tak to jest świetnie zmontowane, że nie wpadliście na to, tylko ubrania nas zdradzają. A to jest inny dzień, ponieważ nie wszystkie cukiernie są otwarte w poniedziałki, więc poczekaliśmy sobie na środę, poza tym zjedlibyśmy tyle tych jagodzianek w ten poniedziałek, żebyśmy pękli. Pęklibyśmy. Więc dzisiaj jeszcze tylko jedne jagodzianki nam zostały, moi drodzy, do oceny i wystawiamy oceny końcowe. Wypchane aż po brzegi, moi drodzy. Tak. Popatrzcie. Ciasto pełne jagód jest wypchane aż po brzegi. Trochę to jest... Jadę sobie autem, które samo zmienia biegi. No i co z tego, że jest wgniecione? No, przecież ciasto się zapada. No, moje się też ja moje wcześniej rozerwałam. O. Najlepsze jak na razie. Kurde. Co mi spoilery robisz? Ale mi smakuje. Lukier nie jest cytrynowy. Lukier taki pączkowy, różany. Jagody najpierw takie kwaśne, a potem słodkie. Nie, ja tak czuję. Albo to po prostu ciasto. Bo z ciastem się zmieszało, jest kruszonką, która jest bardzo słodka. Ciasto fajne, kruszonka fajna. Kurde, no najlepsze jak na razie. Oceniam 4 na 5 już. Dobra, nie, 5. 5. Doceniam to, ile tutaj jest jagód, natomiast dla mnie jest za dużo. Okej. Okay. Bo ja jednak wolę, jak jest trochę mniej, bo mi te jagody dominują tutaj za bardzo. Przez to za mało jest ciasta trochę, ale może też dlatego, bo miałem taki cienki kawałek. Generalnie ciasto bardzo dobre, jagody też właśnie tak jak Tymon powiedział, trochę kwaśne, a potem się robią bardziej słodkie. Trochę za dużo tego wszystkiego, dlatego moja ocena to 4. To ja przeżywam nirwanę tutaj jakąś kubków smakowych. Jagód jest idealnie, po prostu jest ich strasznie dużo, a ja kocham takie jagodzianki.
są idealnie kwaśne, bo ciasto jest naprawdę bardzo słodkie, kruszonka jest słodka. Właściwie nawet kruszonka jest słodka, nie tyle ciasto. Jak to się razem zmiesza, to powstaje taki perfekcyjny, takie perfekcyjne słodycz, kwaśność. No wszystko jest tutaj wypoziomowane. Przepyszna kruszonka, przepyszne ciasto, przepyszne jagody. Moim zdaniem piątka, tym samym dla mnie ta jagodzianka wygrywa to zestawienie. Ja mała errata z mojej strony. Zjadłem teraz z brzegu, gdzie jest dużo więcej ciasta, jest dużo lepsze. Więc moja ocena wędruje o pół oczka wyżej. 4,5. Okej. Okay. Chyba najlepsze. No, to jest najlepsze i przedostatnie, które jedliśmy. To kukułka na równi z tym. Jest to domobake. 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 Miałeś z tego tort urodzinowy z tego miejsca. Kosztowały 22 zł? Najdrożej. 21 zł. Przepraszam, 21 zł. Ale to są pyszne. Więc znajdziecie domobake na Powiślu. Zresztą wszystkie miejsca, które odwiedziliśmy, znajdziecie w opisie na dole. Dajcie znać, czy macie jakiś sprawdzony przepis na jagodzianki, bo może w przyszłym roku sama się pokuszę i w końcu upiekę swoje własne jagodzianki i może one będą najlepsze na świecie. A tymczasem pozostaje mi po prostu zeżrzeć to, co tu mam, bo to jest absolutnie pyszne.